Cześć, Tomasie Sokołowski, witam serdecznie na kanale Tasting Room. Jeśli lubicie aromatyczne wina, to koniecznie obejrzyjcie ten odcinek. Zapraszam. Dziś parę słów o odmianie Wionie. Wionie jest odmianą, która pochodzi z północnego Rodanu. Północny Rodan to taki region w południowej części. Francji. Jest to odmiana, która w latach 60. niemal wyginęła, ale winiarze w porę się otrząsnęli i zaczęli sadzić znowu wioniera w swoich winnicach. Dzisiaj wionier występuje nie tylko w północnym Rodanie, ale również w Hiszpanii, we Włoszech, w Izraelu, ale też w Kalifornii, Australii, Południowej, Afryce czy na przykład w Chile. Wymieniając te regiony i kraje, pewnie zauważyliście, że to są raczej miejsca ciepłe. Właśnie dlatego, że Wionier lubi, jak jest ciepło. Wtedy może w pełni dojrzeć i pokazać swoją aromatyczność. Co ma swoje plusy, może mieć swoje minusy. W ciepłym klimacie, poza aromatem, Idziemy trochę bardziej w alkohol, ponieważ wionier ma potencjał cukrowy, a przez to ma potencjał alkoholowy. Im cieplej, im więcej alkoholu, tym również mniej kwasowości. Więc te wina potrafią być bardzo kremowe, przysadziste, no ale to, co powiedziałem na początku, aromatyczne. Intensywne, to znaczy, że nawet 15% przy białym winie to jest ekstremalnie dużo. Nie każdy winiarz lubi jednak taki styl. Więc żeby nie mieć wysokiego alkoholu i żeby posiadać w winie wyższą kwasowość, trzeba winogrona zebrać wcześniej. Ale wtedy tracimy aromatyczność. Dlatego najlepsze przykłady win w to takie, które alkohol mają na poziomie około 13%, mają soczystą kwasowość i mają typowe aromaty odmianowe. Tyle mówię o tych aromatach, ale jakie to są aromaty? Właśnie owoce pestkowe, dojrzała brzoskwinia, morela. Może to być aromat mango, pomarańcze, mandarynki, ale też kwiatowość kwiat mandarynki, kwiat pomarańczy, kwiat cytryny, kwiat róży dużo bardzo ładnych aromatów. Każdy producent robiący winiera chce je zachować. Tu mamy taki przykład wina, które ma typowe aromaty wioniera, ale ma tylko 12,5% alkoholu i ma fantastyczną soczystą kwasowość. Jakie potrawy najlepiej pasują do wioniera? Najlepiej białe mięsa. To może być kurczak, to może być indyk, to może być przepiórka. Najlepiej, kiedy towarzyszy im owoc biały, jak morela czy brzoskwinia. Jest taka potrawa z kuchni marokańskiej, która nazywa się tajin. I to jest taki jednogarnkowy obiad, gdzie mięso jest duszone z owocami. To jest moim zdaniem idealny pairing do wioniera. Wionier świetnie nada się do indyka na święto dziękczynienia, ale również do pieczonego łososia. Ale żeby nie było, otworzę butelkę i sprawdzimy jeszcze raz. Może nie jest to zbyt eleganckie, jeśli otwiera się w powietrzu, ale mamy taką każualową koncepcję tego filmu. Więc zrobimy właśnie w ten sposób. Proszę bardzo. Wina nazywa się Wedra i pochodzi z Hiszpanii, z Aragonii, od producenta Vino del Viento. O, jak to pachnie kwiaty mandarynki, bergamotka, mm, ale również trochę mango, brzoskwini, książkowy aromat wioniera, ale przy tym rześki, nieprzesadzony. Jest trochę takiej eteryczności, wietrzności. Mm. Wino ma kwasowość, ale ma też oleistość, kremowość, delikatną słoność i mineralność. Więc połączenie tych doznań i znalezienie ich w wionierze jest bardzo wyjątkową sprawą. Myślę, że Wam się spodoba. Jeśli ten opis Was zachęcił, to wiecie, gdzie znaleźć to wino. W tasting roomie. Zapraszam.